Linux, a konkretnie Linux Mint, bo na takiej dystrybucji pracujemy. Jak do Linuxa dodać jakiś program, jak wgrać jakiś program? Tutaj w zakładce programy, system, mamy menadżer oprogramowania. Gdy się uruchomi, widzimy, że ma ładny graficzny interfejs i pokazuje kilka sugerowanych aplikacji oraz całą resztę podzieloną na kategorie. I teraz jeśli chcielibyśmy zajrzeć na przykład do kategorii internet, widzimy, że mamy przeglądarkę Firefox, jest zielony ptaszek, jest zainstalowana, ale nie mamy przeglądarki Chromium. Klikam na przeglądarkę Chromium, klikam instaluj, system pyta o hasło i mam po chwili przeglądarkę Chromium zainstalowaną. Jeśli kliknę uruchom, proszę, zainstalujmy coś jeszcze. Klient poczty Thunderbird. Instaluj. KubitTorrent, bardzo fajny klient do pobierania torrentów. Instaluj. Co jeszcze? Pidgin. Taki fajny program do czatów. Instaluj. I teraz trzeba chwilkę poczekać, aż się zainstalują to wszystko. OK. I teraz jeśli zajrzę do programów i do kategorii internet, widzę, że już jest i Pidgin, i Chromium, i klient poczty Thunderbird. Bardzo ładnie. I mogę je skonfigurować i używać, ale powiedzmy, że chciałbym usunąć któryś z tych programów. Klikam usuń. I to tyle, jeśli chodzi o dodawanie programów przy użyciu menadżera oprogramowania. Relatywnie łatwy, graficzny, intuicyjny w użyciu. Pytanie, co zrobić, gdy chcemy wgrać jakąś aplikację, której nie ma na tej liście, nie widać w tym programie? Chcielibyśmy na przykład przeglądarkę Google Chrome, bo mamy mamy Chromium, ale to jest wersja bez dodatków, które udostępnia korporacja Google. Chcielibyśmy mieć przeglądarkę od Google uzbrojoną we wszystkie gadżety, które oferują. No to wpiszmy. OK, pobierz Chrome. I tutaj pojawia się pytanie, dla jakiej dystrybucji Linuxa chcielibyśmy pobrać tą przeglądarkę, bo już samo Google rozpoznało, że używamy Linuxa, ale pyta o to, czy to ma być plik z końcówką deb, czy plik z końcówką rpm. I tutaj warto pamiętać, że jeśli używamy dystrybucji Mint, która jest oparta o Ubuntu, który jest oparty o Debiana, czyli należy do wielkiej rodziny dystrybucji opartych na Debianie, Deb, interesują nas pakiety, które mają rozszerzenie Deb właśnie. Tutaj już jest to zainstalowane, bo Google rozpoznało dokładnie, z jakiego Linuxa się łączę. Robimy zaakceptuj, zainstaluj. Plik się pobiera. Plik się pobrał i teraz jeśli zajrzymy do katalogu, widzimy, że ma rozszerzenie Deb. OK, o to chodziło. Jeśli na niego kliknę, klik, klik. Menadżer pakietów uruchomił się automatycznie i pokazuje, że może znam zainstalować tę aplikację. No to klikam zainstaluj i podaję hasło. OK, instalacja zakończyła się powodzeniem i teraz jeśli zajrzę sobie do programu w zakładki internet, widzę, że mam Google Chrome oraz mam Chromium. Funkcjonalnie różnią się jedynie tym, że w Chromium nie działa mi Google Meetings, a w Google Chrome działa. Cała reszta działa tak samo. No dobrze, czyli mamy menadżera oprogramowania. Możemy pobierać pliki z rozszerzeniem deb i je instalować. Co jeszcze? W systemie jest takie narzędzie, które się nazywa Synaptic Manager Pakietów. Otwórzmy to. I tutaj też mamy programy podzielone na kategorie, tyle że tych kategorii jest znacznie więcej. To wszystko jest dużo bardziej szczegółowe. Jeśli jakaś aplikacja jest zainstalowana, jest zaznaczona na zielono. Jeśli nie, to tutaj ten kwadracik jest pusty. Całość, jeśli kliknę, jest opisana, ale dość często jest opisana w języku angielskim, więc znajomość angielskiego jest bardzo mocno wskazana.
Jeśli ktoś interesuje się informatyką czy programowaniem, to jakby znajomość angielskiego jest nieodzowna. I to jest właśnie menadżer, który pozwala bardzo dokładnie, szczegółowo, granularnie kontrolować wszystkie pakiety, które instalujemy w systemie. I opis często można odnaleźć tylko w wersji angielskiej, ale to już jest dla osób, które chcą bardziej dokładnie kontrolować swój system. I tutaj wszystkie najdrobniejsze fragmenty, sprawdzić w jakiej są wersji, kiedy były aktualizowane, co robią i tak dalej, i tak dalej. Także to już jest narzędzie bardzo pożyteczne, graficzne narzędzie dla osób nieco bardziej zaawansowanych. Ale funkcjonalnie z grubsza to samo. Jeśli będziemy szukali na przykład Chrome, to znajdą się wszystkie wyniki, które w jakiś sposób łączą się z tym zestawem znaków. Jak widać, mamy wiele innych aplikacji, które nazywają się podobnie, przynajmniej początek nazwy jest podobny, ale widzimy, że Chromium Web Browser, czyli przeglądarka internetowa, Google Chrome Stable, czyli Google Chrome z kanału stabilnego, bo są jeszcze wersje beta, testowe i tak dalej, także tutaj wszystko jest bardzo ładnie opisane. Ok, tyle jeśli chodzi o synaptyka. Zajrzyjmy jeszcze raz do menadżera oprogramowania. Jeśli ktoś uważnie się przyjrzy kategoriom, które tutaj mamy dostępne, akcesoria, grafika, biuro, gry i tak dalej, jest jedna kategoria opisana jako Flatpak. I gdy tutaj zajrzymy, te aplikacje, które tutaj znajdziemy, prawdopodobnie znajdziemy też w którejś z innych kategorii. Będą się dublować. Dlaczego? Co to jest? Wszystkie aplikacje zainstalowane z poszczególnych kategorii zainstalują się w systemie, zintegrują z systemem, będą korzystały z pakietów, w Windowsie bym powiedział, z bibliotek samego systemu. Flatpak to są aplikacje pobierane w czymś w rodzaju osobnej paczki, osobnego archiwum, w którym są wszystkie potrzebne pakiety. Czyli nie łączy się to z systemem, nie integruje z systemem. Jest jakby zupełnie osobnym elementem, którego możemy normalnie używać, ale nie ma on wpływu, pojawienie się go nie ma wpływu na działanie systemu. I można go wyrzucić bez szkody dla systemu, po prostu usunąć. To się przydaje, jeśli chcemy tylko wypróbować jakiś program i później go na przykład usunąć, albo chcemy jakiegoś programu używać w konkretnej wersji, niekoniecznie najnowszej, bo czasami jest tak, że chcemy starszą wersję ze względu na to, że w nowej coś jest inaczej ułożone, jakaś funkcja inaczej działa, więc Flatpak pozwala na to, żeby używać programu bez ingerencji w system i w wersji, która nam najbardziej odpowiada. Jak wygląda instalacja takiego pakietu? Wejdźmy sobie do Inkscape'a, zainstalujemy install. Informuje nas o tym, że będą potrzebne jeszcze dodatkowe elementy. Zróbmy kontynuuj i po prostu trzeba poczekać chwilę. No proszę, zainstalował się. Teraz jeśli wejdę do programów, do grafiki, widzę, że Inkscape, bo instalowaliśmy Inkscape'a, jest widoczny na liście programów tak jak każda inna aplikacja, więc z punktu widzenia użytkownika różnica jest niewielka. No i okej, mogę zacząć tworzyć jakieś kształty i tak dalej. Inkscape'a w tym momencie nie będziemy egzaminować, zostawimy to sobie na inną okazję. Jako ciekawostkę mogę podać, że na portalu poznajlinuxa.pl mamy w miarę świeży artykuł na temat różnicy pomiędzy Snap, AppImage i Flatpak, bo tego typu paczki występują w trzech rodzajach. Najstarszy i chyba najlepiej sprawdzony jest AppImage. Flatpak jest w Linuxie Mint. Snap jest w Ubuntu, przy czym moje doświadczenia ze Snapem są średnie. Flatpak jakby działa nieco lepiej. AppImage działa, przynajmniej z mojego doświadczenia, bardzo dobrze.
Ponadto możemy wyjść na stronę flathub.org. Tutaj aplikacje również są podzielone na kategorie. I jeśli chciałbym sobie ściągnąć na przykład Mumble, czyli program do czatu najczęściej w grach, kliknę Install. Tutaj pobrał się plik, na który jeśli kliknę, mogę go zainstalować. Znowu informacja o tym, że muszą się pobrać jeszcze pewne elementy. Kontynuujemy. OK, zainstalowany. Jeśli go uruchomię, nie będziemy go tutaj za bardzo konfigurować, ale widzimy, że po kliknięciu dalej, dalej, dalej już się pokazuje lista serwerów, z którymi możemy się połączyć i które możemy wykorzystać do pogaduszek. Dobra. A jak wygląda AppImage, czyli technologia, która z mojego doświadczenia chyba najlepiej się sprawdza? Sprawdźmy, co możemy znaleźć w kategorii wideo. Tutaj ostatnio widziałem coś, co mnie interesowało. Cinelera. Program do edycji wideo. Chciałem go wypróbować. Jeśli na to kliknę, do zakładki Files trzeba zajrzeć i kliknąć Pobierz. I bum. No dobrze, pobrał się plik z rozszerzeniem AppImage. Jeśli zajrzę do katalogu i kliknę na niego, system nie wie, co zrobić. Dobrze, co muszę zrobić najpierw? Muszę na niego kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać właściwości, w zakładce uprawnienia zaznaczyć uruchamianie, zezwolenie na uruchomienie jako program. I teraz, jeśli kliknę na niego dwa razy, klik, klik. Jej! Pokazał się program do edycji wideo, ale to, jak działa okno podglądu i tak dalej, teraz nie będziemy go ćwiczyć. Sam plik mogę na przykład wyciąć i stworzyć sobie nowy folder pod tytułem programy i go tutaj wrzucić, żeby był porządek, żeby nie leżał w pobranych, tylko żeby był w programach. I teraz jeśli na niego kliknę, no to się ładuje, uruchamia. No i teraz jedyne, co pozostaje, to nauczyć się obsługi. Ale tym też nie będziemy się zajmować. Czyli AppImage jest bardzo łatwy w obsłudze, trzeba tylko zaznaczyć we właściwościach, żeby można go było uruchomić, bo tak to system nie wie, co z tym zrobić. No dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o menadżera oprogramowania. Mam w tej chwili w systemie przeglądarkę Chromium, Google Chrome i Firefoxa, ale chciałbym jeszcze przeglądarkę Brave. I teraz, jeśli chcę ją pobrać i zainstalować, to widzę jedynie jakieś linie literek, linie kodu, z którymi nie do końca wiadomo chyba, co mam zrobić. I tu jest opisane, że do Debiana, Ubuntu i Minta, czyli to, czego w tej chwili używam, jest ta część, a do Fedory, CentOSa, Streama, Rela jest to, dla OpenSUSE jest to i tak dalej. Czyli co bym musiał zrobić, żeby mieć tą przeglądarkę? Otworzyć terminal i linia po linii wkleić Ctrl-C, Ctrl-V, niestety nie działa, muszę użyć myszki, Enter, podać hasło, czy kontynuować, ty jak tak. Następna linia, kopiuj, wklej, Enter, następna linia, następna. I ostatnia. Kopiuj. Wklej. I Enter. Ty jak tak, zgadzam się, instaluj. OK, instalacja chyba się zakończyła. Zajrzymy do katalogu Internet, do kategorii Internet i widzimy, że jest Brave Web Browser. I mam kolejną fajną przeglądarkę. No i fajnie.
I tak czasem wygląda instrukcja instalacji różnego rodzaju aplikacji. Warto wiedzieć mniej więcej z grubsza chociaż, co się tutaj dzieje, albo po prostu mieć nadzieję, że źródło, z którego pobieramy dany program, jest zaufane. Nie zainstalujemy sobie jakiegoś śmiecia, ale to są tereny dla nieco bardziej doświadczonych użytkowników albo dla tych, którzy szukają przygód i chcą sprawdzić, co tam się kryje. Najpierw instalujemy z uprawnieniami administratora jakieś coś. Jeśli nie wiemy, co to jest, możemy zrobić kopiuj, wklej i zapytać internet, co to jest. I to jest biblioteka zajmująca się protokołami transportu, która pozwala na wysyłanie, pobieranie plików, czyli powiedzmy, że możemy temu zaufać. Później możemy próbować sprawdzić, co to jest i tak kawałek po kawałku nauczyć się, jak wyglądają klucze kryptograficzne, jak dodaje się kolejne źródło do listy oprogramowania, tak żeby nasz menadżer oprogramowania był bogatszy o kolejną aplikację, jak aktualizuje się listę dostępnego oprogramowania i w jaki sposób instaluje się dodatkową aplikację przy użyciu terminala. Mniejsze o szczegóły, w niektórych miejscach po prostu znajdziemy listę komend, które jeśli wprowadzimy do systemu, to prawdopodobnie coś się wydarzy i coś się zainstaluje, ale jeszcze raz, najpierw dobrze byłoby chociaż z grubsza wiedzieć, co oznaczają kolejne komendy. Gdy już opanujesz tajniki wklejania skryptów do terminala i poznasz praktycznie nieograniczoną moc kryjącą się w Linuxie, prawdopodobnie zaczniesz interesować się źródłami i możesz próbować samodzielnie skompilować jakiś program, docelowo może nawet cały system. I wtedy albo zaglądamy na stronę danego projektu i pobieramy kod źródłowy, ewentualnie jeśli się uda i mamy szczęście, to już prekompilowane pliki binarne. Zaglądamy do jakiegoś potężnego źródła typu Bitbucket i szukamy rzeczy, które nas interesują i którymi chcemy się pobawić, ewentualnie lub raczej ostatecznie trafiamy do oceanu różnego rodzaju projektów, czyli na GitHuba. Jak to najczęściej wygląda? Mamy jakieś pliki projektu, możemy cały kod ściągnąć w postaci pliku zip, rozpakować go i pracować nad nim, lub skopiować adres danego projektu i magiczną komendą git sklonuj i tu wklejamy adres. Jeśli zajrzymy do środka w trybie graficznym, może będzie to wyglądało nieco bardziej przejrzyście. W jednym z poprzednich materiałów ćwiczyłem instalowanie sterowników i to właśnie najczęściej tak wygląda, że trzeba coś pobrać, wydać kilka komend, coś skompilować. Ale tutaj dla przykładu spróbujmy pobawić się klasyczną grą Quake 2. Jak to wygląda na tym przykładzie? Trzeba przeczytać dokumentację README i mieć nadzieję, że jest w miarę aktualna. I też najczęściej, jeśli już rozumiemy, co tutaj jest napisane, sprowadza się to do skopiowania czy wpisania ręcznie jakiejś komendy, enter, wpisania kolejnej komendy, enter. I jeśli wszystkie zależności wymagane do poprawnej kompilacji zostały spełnione, czyli mamy konkretne pakiety w odpowiednich wersjach, wydajemy najczęściej magiczne polecenie make. I na naszych oczach dzieje się cud. Kompilujemy program. Wygląda na to, że wszystko zakończyło się powodzeniem, chociaż po drodze mieliśmy kilka ostrzeżeń, ale za chwilę przekonamy się, czy to działa. Wchodzimy do katalogu i widzimy, że w katalogu bin są dwie binarki, czyli dwa pliki, które się skompilowały przed sekundą. Oczywiście nie działają, dopóki nie będziemy mieli
i umieszczonych w odpowiednim katalogu, w odpowiednim miejscu, w którym znajdą się wszystkie inne elementy gry, jak tekstury, dźwięki, mapy itd., itd. Pytanie, czy to będzie działało? O, wygląda na to, że działa. Dobra. Mniejsza o to, podejrzewam, że jeśli ktoś dotrze już do tego miejsca, gdzie potrafi rozwiązać problemy z brakującymi lub niepasującymi wersjami jakichś pakietów i potrafi poprawnie skompilować jakiś prosty program, to moje porady już raczej nie są takiej osobie potrzebne. Ale wyobraźmy sobie, że jesteś dopiero na początku swojej przygody z informatyką i jeszcze nie wiesz, czy chcesz zabrnąć tak daleko. Wybrałem Quake'a 2 jako przykład, bo wyobraźmy sobie, że jesteś już w tym miejscu, w którym próbujesz kompilować pewne rzeczy, czyli próbujesz również zaglądać do środka, do źródeł, sprawdzasz, co siedzi w tych plikach i próbujesz programowania. Quake 2 został stworzony przez jednego z mistrzów, Johna Carmacka. Źródła gry zostały udostępnione, otwarte, także możesz spojrzeć na ręce magika i zobaczyć, w jaki sposób robił swoje sztuczki. Już choćby przy pobieżnej znajomości języka angielskiego widać, że kod jest opisany. Mamy wskazówki co do tego, która część za co odpowiada. Add light styles. Dodaj oświetlenie styl. Dodaj styl oświetlenia. Wyczyść wszystkie światła. I tak dalej. Całość jest napisana w języku C, czyli w ojcu chrzestnym wszystkich języków. Znając ten język i radząc sobie z programowaniem w C, prawdopodobnie poradzisz sobie ze wszystkim. Ponadto, oprócz tego, że bawisz się fajną grą, jeśli spojrzysz na Discorda, tutaj społeczność osób zajmujących się tworzeniem wciąż nowych map, tworzeniem modów, programowaniem, ocean wiedzy. I wiele z tych osób, wielu uczestników to są starzy wyjadacze, starzy mistrzowie programowania. Jestem pewien, że pan informatyk, który uczy cię programowania, nawet jeśli jest profesorem na uczelni, z wieloma z nich nie może stawać w szranki, chociaż wygląda to śmiesznie, bo gra ma już na karku ponad 2 dekady. To wiedzieć, w jaki sposób jest zbudowana relatywnie prosta gra, przy czym słowo relatywnie tutaj nabiera nowego znaczenia, bo jeśli zaczniesz to ogarniać, to właściwie nie ma granic do tego, co można osiągnąć. Oprócz programowania mogą ci też wyjaśnić, jak wygląda sytuacja, jak wygląda praca w wielkiej korporacji, na co uważać, na co zwrócić uwagę, jak samodzielnie zbudować swoją firmę. Jeśli zajmiesz się jakimś ciekawym projektem i nawiążesz kontakt z programistami z całego świata, twoje szanse na sukces, na powodzenie rosną dramatycznie. Także to tylko na marginesie uwaga, znajdź sobie, jeśli dotrzesz już do tego poziomu, jakiś fajny projekt. Poświęć mu trochę czasu, znajdź ludzi, którzy również interesują się tym projektem i zdziwisz się, ile drzwi może się dla ciebie otworzyć. W tym miejscu chyba możemy zakończyć naszą przygodę z dodawaniem programów do Linuxa. Na początku używamy menadżera programów, później zaczynamy wklejać jakieś skrypty, a na końcu zaczynamy samodzielnie kompilować i w końcu samodzielnie tworzyć programy. Jeśli masz jakieś pytania, pomysły, potrzeby, napisz w komentarzu pod filmem. Nie wszystkie filmy mogę umieszczać na YouTubie, na przykład pobieranie filmów i muzyki
jeśli umieszczę, YouTube usuwa to z mojego konta i grozi tym, że wykasuje mi konto. Dlatego, jeśli szukasz niektórych informacji, których nie da się znaleźć na YouTubie, możesz zajrzeć na waszinformatyk.pl, gdzie zaczynam powoli wrzucać filmy dotyczące tematów, które galopująca cenzura bezlitośnie mi kasuje i tutaj są wstawiane z innych źródeł, w związku z czym można znaleźć coś takiego, czy jeśli kogoś jeszcze interesuje coś takiego tutaj z całą listą i tak dalej. To tak uwaga na marginesie. Mam nadzieję, że informacje, które przygotowałem, przydadzą się tobie i że jeszcze kiedyś tu zajrzysz. To tyle na tą chwilę. Cześć.